Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus w czasie wieczerzy z uczniami swoimi doznał głębokiego wzruszenia i tak oświadczył: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeden z was mnie zdradzi. Spoglądali uczniowie jeden na drugiego niepewni, o kim mówi. Jeden z uczniów jego, ten, którego Jezus miłował, spoczywał na jego piersi. Jemu to dał znak Szymon Piotr i rzekł do niego: Kto to jest? O kim mówi? Ten oparł się zaraz na piersi Jezusa i rzekł do niego: Panie, kto to jest? Jezus odpowiedział: To ten, dla którego umaczam kawałek chleba i podam mu. Umoczywszy więc kawałek chleba, wziął i podał Judaszowi, synowi Szymona Iskarioty. A po spożyciu kawałka chleba wszedł w niego szatan. Jezus zaś rzekł do niego: Co chcesz czynić, czyń prędzej. Nikt jednak z biesiadników nie rozumiał, dlaczego mu to powiedział. Ponieważ Judasz miał pieczę nad trzosem, niektórzy sądzili, że Jezus powiedział do niego: Zakup, czego nam potrzeba na święta, albo żeby dał coś ubogim. On zaś po spożyciu kawałka chleba zaraz wyszedł, a była noc. Po jego wyjściu rzekł Jezus: Syn Człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w nim Bóg został chwałą otoczony. Jeżeli Bóg został w nim chwałą otoczony, to i Bóg go otoczy chwałą w sobie samym, i to zaraz go chwałą otoczy. Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Będziecie mnie szukać, ale jak to Żydom powiedziałem, tak i wam teraz mówię: dokąd ja idę, wy pójść nie możecie. Rzekł do niego Szymon Piotr: Panie, dokąd idziesz? Odpowiedział mu Jezus: Dokąd ja idę, ty teraz ze mną pójść nie możesz, ale później pójdziesz. Powiedział mu Piotr: Panie, dlaczego teraz nie mogę pójść za tobą? Życie moje oddam za ciebie. Odpowiedział Jezus: Życie swoje oddasz za mnie? Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, kogut nie zapieje, aż ty trzy razy się mnie wyprzesz. Słowo wzruszenie nie oddaje atmosfery sceny, którą rozważamy. Jezus był wstrząśnięty do głębi, udręczony na duchu. Udręka jest męczarnią, jest cierpieniem, wchodzeniem w doświadczenie piekła. Jezus przeżywa dramat ucznia, który prowadzi własną grę, który usiłuje, który podejmie decyzje oddalające go od nauczyciela. Pan wiedział, że uczeń go zdradzi. I to jest źródłem udręki. Przez 3 lata Jezus mówił do niego. Judasz widział jego cuda. Nie dostrzegał w tym znaku Królestwa Bożego, które nadchodzi. Oczy jego były przesłonięte troską o własny rozwój materialny. Fizycznie był blisko nauczyciela, lecz sercem swym daleko od niego. Jezus nadal dla Judasza był kimś obcym, ponieważ nie odpowiadał na jego wewnętrzne pragnienia. Zobaczmy, Jezus jest dla nas obcy, kiedy nie odpowiada na nasze wewnętrzne pragnienia. Może stać się dla nas obcy. Nie będąc Jezusem, jesteśmy po stronie diabła. Obojętność, bycie neutralnym wobec Boga jest nieporozumieniem. Stawianie oporu Jezusowi jest możliwe. Budowanie własnego szczęścia, dobrobytu poza nim prowadzi do nieszczęścia. Tworzenie bez Jezusa jest niszczeniem własnego życia. Jezus doświadcza udręki w swoim uczniu, w jego nieuczciwości, w pozornym chodzeniu z tym, który go wybrał i kiedyś zaufał.
Jezus karmi Judasza chlebem. Ten znak nic uczniowi nie mówił. Serce był nieobecne we wspólnocie uczniów. Jego kontakt z Jezusem był również czysto formalny, zewnętrzny. Zobaczmy, że proces zdrady jest długim procesem. Judasz spożył chleb umoczony w winie i wtedy okazało się, do kogo on należy. Wszedł w niego szatan. Przyszedł do niego jako do swojej własności. Judasz nie chce oddać życia za mistrza. Przyjęcie pokusy jest zgodą na śmierć duchową. Jej odrzucenie jest przyjęciem życia. Życie Jezusowi oddajemy, lecz na tej drodze również się go wybieramy. Życie dla Pana jest nierozłącznie związane ze schodzeniem na inne drogi. Jest usiłowanie podążania równocześnie dwiema drogami. Drogą ucznia i drogą, którą idzie świat. Judasz ukrywał się ze swoją biedą duchową i moralną. Nie miał odwagi do uczciwego postępowania. Czy moje życie wobec Jezusa jest klarowne, uczciwe, prawdziwe? Czy we mnie nie dokonuje się proces zdrady?